Co, moi drodzy, to czas na kolejny odcinek z Przeznaczenia. Ruszymy sobie dzisiaj dalej obóz bandytów. No i zobaczmy, Czegoś Franco. się tak więcej ćwiczyć. Oczywiście Franco, jak zwykle, ma nas w nosie. Mamy spytać, czy poszukują kogoś nowego do obozu, więc zróbmy to. Pierwszy nasz super Ej, quest. kim jest Frank? Tak, ten. Kto to jest to, szef? Powiedz. Trzymam się. Torus? Torus? Tak, człowiek. Nie. Oczywiście, nasz stary znajomy. A Jestem spróbujmy. tym nowym. Nie próbuj. No dobra, nie możemy go oszukać, niestety. Idziemy. Panie Franco. Hej, ty. Nikt nie chce wiedzieć. Torus potrzebuje nowego człowieka. Dobrze, chwila, a nic jeszcze nie zrobiłeś. Sporo już. Dobra, pomóż mu się ich pozbyć. Wystarczy. Mamy odszukać Logana, tak? No dobra, ale zobaczmy resztę ekipy. Kogo tu mamy? Chodzisz czasem do kopalni? Do kopalni niby po co? Czy ja wyglądam na kogoś, kto chciałby machać kilofem przez cały dzień? Powinien był wiedzieć, że. Zbogacić się tu można w inny sposób. Przekonaj się o tym, gdy sam się wzbogacisz, albo gdy wszystko stracisz. Kto tu jest szefem? Nasze nigdy nie zmieni. Dobra, to jest. Sprawdź. Okej, Co wiesz magatkę. o obozie? Gdyż w te. Okej. Co wiesz? Jeżeli. No. Opowiedzieć o takich rzeczach. Co wiesz? Król. Nie. Był w sztok Co pijany. ci po. Tu ma już kwestie mówione, dobra, spoko. Żadna wielka sprawa. A pan co powie, Johna? Co słychać? Poczekaj. Dobra, tu ma Co masz gadkę. uwag. Wie. Sam I tak tu ma mówisz. gadkę. A właśnie, czy co wiesz o Co wiesz kruku? o. To. To. Kiedy. To nie może być tak dalej. Większość zna się tutaj z kolonii karnej, nie są otwarci na nowych. Rozumiem. A czyli chcesz dostać się do obozu? A myślisz, że co tu robię? Wyszywam serwetki? Starczy już od tygodnia, ale tego skinsyna Franco nic to nie obchodzi. Nie mam A czasu. Ramon nie lepszy. Okej. Pominęłem tam początek tylko rozmowy, ale tam za wiele sami widzieliście, nic nie mówił. Sam tak mówiłeś. Co my tu mamy? Bagienne ziele sobie hodowali, proszę bardzo. Jakie ukryte bagienne ziele, nie? Tutaj w krzaczkach. To się nigdy nie zmieni. Kogo my tu jeszcze mamy? Może jakiegoś starego znajomego znajdziemy? O, Snipes. To znamy go z kolonii chyba. Jak leci? Odkąd stara kopalnia w kolonii upadła, żyje mi się naprawdę dobrze. W końcu nie jesteśmy pomiatani przez strażników. Jak przeżyłeś upadek kopalni? To proste, znajdowałem się całkiem blisko wyjścia. Przygotowaliśmy ładunek rudy do transportu z kopalni do obozu. Dzięki temu mnie i paru chłopakom udało się uciec, gdy tylko kopalnia zaczęła się walić. Kto przeżył oprócz ciebie? Niech sobie przypomnę. Ze strażników na pewno Brandik, Aron i Ashgan. Przeżył także mój kumpel Aleph. Dzięki swojemu sprytowi szybko zapał się do kopalni złota. Poza tym pamiętam kupca Alberto, jednego ze strażników świątynnych. Było jeszcze kilka osób, nie wszyscy jednak znajdują się w obozie bandytów. Czym się tu zajmujesz? Czekam aż przypadnie moja kolej i będę mógł dostać się do obozu. Kwiat na tym bagnie już jakiś czas, ale Franco i Ramon chyba ze mną nie przepadają. No cóż, jak mnie nie wypuszczą, dołączę chyba do myśliwych z bagna. Czy cię mogę Snipesa okraść, stary? Czy ty się na mnie obrazisz, jak cię okradnę, co? Czekaj tylko, O ty kurde. parszywy złodzieju. Czekaj tylko, ty parszywy złodzieju. Nie damy rady jeszcze. Jesteśmy za słabi w uszach, niestety. Hej. Ulwert, czy by jeszcze. Jak leci? Nie rozumiem, dlaczego każdy nowy, który się tu pojawi, zadaje mi to samo identyczne pytanie. Nie umiesz wymyślić niczego bardziej oryginalnego? Zresztą, co cię tak naprawdę obchodzi? Nie mam ochoty dalej z tobą gadać i tyle. No, jak sami widzicie, bandyci zbyt rozmowni i mili nie są. Powiedziałem dokładnie Nie to, co podoba mi chciałeś. się, że oni nachodzą tymi swoimi Jeśli opowiem ci o tym, co animacjami na wiem. siebie. To jest troszkę jak dla mnie chyba błąd. Ale dobra. Ale mi się odbija. Dopiero co jadłem śniadanie. No, panie krwiopijca. Proszę ginąć. A pamiętacie te ogniste krwiopijce? To się wystraszyłem wtedy. Masakra. Że takie potwory mnie zaatakowały. Moi drodzy, a wy jak tam? Gracie w przeznaczenie? Jeżeli gracie w przeznaczenie, to pochwalcie się, jak tam, jaki rozdział, jakie statystyki, może jaka gildia, jak wam się gra ogólnie, bo jestem ciekawy. Trochę wprowadzimy interakcji do tego filmu, że jeżeli oglądacie normalnie całe odcinki, no to widzicie, macie takie, powiedzmy,
ode mnie zadania. Tak jak ostatnio było, lubię placki. To tym razem jestem ciekawy, czy gracie, napiszcie jaką gildią. No i tyle, no i zobaczymy. No i zobaczymy, bo jestem sam ciekawy. No i jak wam się gra szczególnie. Dobra, tutaj wiemy. Choć Pejlon rozumie. Idą. Idą, no to zapolujmy na nie. Atakują. Znowu jedna z tych głupich bestii. No, pan jeszcze jeden został. Znowu jedna z tych głupich bestii. Dobra, mamy to. No i co panie powiesz? Dobra, zadanie zrobione. Panie Logan, ale jeszcze chwila. No i widzicie, więcej się nie nauczymy, bo jak wiecie, no umiemy pozyskiwać z nich wszystko. Więc ogólnie jak nie umiecie pozyskiwać z węży błotnych czegokolwiek, to on właśnie powinien was nauczyć. On chyba uczy zarówno wyrywania kłów, jak i skórowania gadów. W przypadku tym, no oczywiście to są węże błotne. Okej. No i tu jeszcze mamy jednego takiego węża, dosyć ciekawego. Dlatego, że on ma w sobie coś przydatnego dla mnie. Widzicie, sami najlepiej czekać, jak on chce atakować. I wtedy go zaatakować. Jak atakuje nas, to wtedy więcej obrażeń dostaje. Podobnie działa ze ścierwojadami, że jak atakują, to najlepiej atakować szybko. Dobra, mamy go. No i w nim patrzcie, moi drodzy, klucz low. Jest to takie, powiedzmy, poboczne miejsce. Dopiero jak dostaniemy się tam do góry, to tam będziemy mogli to wykorzystać. Legendny szczur. Dobra. Olbrzymie szczurki. No, come on. No i ogólnie tu jest ta jaskinia, do której można wejść też od strony kanionu. Wiecie, ten skarb, co tam wykopaliśmy, i tam jest właśnie ta droga, która prowadzi tutaj do tej jaskini. No, trochę mi życia wzięło. No, ulecz się. Zrobiłem H, dobra. Trochę takie zwolnione jest to leczenie pod H. Wiecie, te szybkie używanie leczenia. Ale trudno. I na przykład, jeżeli potrzebujecie dla Lutero... No jeszcze zabijmy może tego pełnego pełzacza. Dobra. Tę jaskinię sobie na pewno potem jeszcze ogarniemy. Tutaj jest niemiła sprawa, bo tu mamy też chyba ognistego... jak on miał ognistego demona. Czy tam czynił stwora, nie wiem jak one też się złamały, ale chyba demony. Kolejna urna, złoty pierścień. I tu ogólnie normalnie była smocza krew, ale jak widzicie, teraz nie ma. Zostało zastąpione to właśnie tym złotym pierścieniem. No i oczywiście gratisowo do zadania mamy też urnę tar. Dobra, tu jeszcze trochę roślinek, bardzo fajnie. Uleczmy się i tak jak mówię, patrzcie, widzicie tutaj u góry, na tym filarze, można zauważyć, że jest jakaś runa. Jest to właśnie to przyzwanie bagiennego trutnia. To jest właśnie jedna z opcji, gdzie możecie zdobyć jeszcze tą runę. No bo jak wiecie, ja wcześniej już ją zdobyłem, bo można ją zdobyć w Dolinie Przodków również. Więc tak naprawdę tą kopię możecie sobie zostawić, no bo przykładowo ja jako wojownik Mrocznego Zakonu będę mógł użyć jej. Mimo to, że prawdopodobnie jest ona bezużyteczna według mnie, bo bagienny tutaj może nie jest jakiś super. Więc nie wiem, czy w ogóle z niego będę korzystał. Może przyzwiemy sobie zraz, zobaczymy jak on będzie się prezentował. A póki co, moi drodzy, jeszcze wyciśmy tutaj okolice przed tą jaskinią całą.
pozbierajmy sobie ziółka. Tak jak mówię, no ja przy przeznaczeniu nie będę się spieszył. Mam nadzieję, że tak czy siak będziecie to oglądać i nie będziecie narzekać, że ja, wiecie, tak biegam, wszystko zbieram, ale no po prostu taki maniak ze mnie jest, a że jest to Zagrajmy Wy, no to pokazuję wszystko, no przecież nie będę biegał sobie poza odcinkiem i zbierał to wszystko, nie? Jak robimy razem, to robimy razem, moi drodzy. Maginne ziele, proszę bardzo, jakieś tutaj małe plantacje ziół. No i spróbujmy może jeszcze tu jakieś te węże błotne powybijać niektóre. Dobra, kolejny wąż błotny leży. Tu ich trochę będzie. Ojej, pojedynczo proszę. Proszę bardzo, do ściany. Do ściany, wężu błotny. Widzicie, możemy się uchronić przed ich atakami. O, widzicie, warto takim stopniowym atakiem lewo-prawo atakować, jak przytniecie do ściany węża błotnego i wtedy jest bardzo łatwym przeciwnikiem. Jeszcze mamy kolejną ekipę na Acapulco, weźmiemy sobie ich. O, czekajcie, pieska wpuścimy. Piesek poszedł, położył się, pewnie będzie sobie teraz drzemał. Węże błotne, nie chciałem dwóch naraz, fuck. I to może być moja śmierć, bo się zrzuciłem za bardzo. Poszedł. No widzicie, stopniowo, lewo, prawo i pięknie padają. Chyba wszystkie wybiłem, jeżeli chodzi tutaj o okolice bandytów, a przynajmniej tak mi się wydaje. Najwyżej może jeszcze coś tam tutaj, niedaleko tej palisady ich zostało. Przeważnie tak robię, moi drodzy. Przeważnie tak właśnie robię, że sobie ładnie tutaj Arkendar czyszczę po kawałeczku. Eksplorując go oczywiście kawałek po kawałku. I jakoś zbytnio nigdy problemów nie miałem z żadnymi potworami. Może jedynie z tymi orkami może być problem. No bo wiadomo, orkowie to jednak orkowie. Swój poziom mają, nie powiem. Polna jagoda. Luganowi oczywiście pomogliśmy, więc tutaj już na wiele nam się nie przyda. Zapiszmy sobie, zobaczymy tutaj tą jaskinię. Dzisiaj mam troszkę, mam nadzieję, że dzisiaj będzie troszkę spokoju i dam sobie tutaj radę ponagrywać te dwa odcinki dla was na dzisiaj. Ale chyba będzie dobrze. Tom. Dlaczego tu siedzisz? No. Przy okazji pobieram sobie tego. Na Steamie mi się pobiera przy okazji najnowszy ten, nie Hitman, tylko ten Deus Ex. Jestem ciekawy ogólnie, jak będzie wyglądał. Jak jest w ogóle rozwinięty od poprzedniej części. Dobra. Tutaj mała wzmianka. On się tutaj ukrywa, dlatego że wiadomo, w obozie jest Esteban. Ten przywódca, który jest tam troszkę dalej.
Nie chodzi tutaj o tego Franco, który jest tutaj wcześniej, tylko o kolejny obóz, bo oni mają właśnie takie jakby podzielone na kilka obozów. Macie, tak, macie, tutaj jest pierwszy obóz, taki wstępniak. Później jest obóz taki już bandytów prawdziwy. I później macie dostęp do tego. Tu jeszcze coś leżało. I później jest dostęp właśnie do kopalni, jak i do świątyni. Z czasem też dostaniemy dostęp. Więc widzicie, to tak stopniowo zdobywamy zaufanie ich. Zaufanie, jeżeli można to tak nazwać w ogóle. Dobra, panie Franco, pomogłem Lyganowi. Czyli słuchaj, nie musisz mi tego mówić. Wszystko jest więc. Nikt nie chce wiedzieć. Chcesz? Mogłeś wiedzieć wcześniej. No, możemy się dowiedzieć, gdzie spotkamy Edgora, bo on miał przynieść mu jakąś kamienną tabliczkę ogólnie. No i spotkamy go tutaj, niedaleko właśnie obozu bandytów. Problemu nie powinno być ze znalezieniem. Co my tu mamy? Bagienne ziele. Najgorszy przeciwnik dla mnie w Arkendarze. Oj kurde, chyba skryszowała mi się gra. Ajajaj, moi drodzy. No i co teraz? No i co teraz, moi drodzy? Musicie wytrzymać. Przez chwilę będziecie mieli czarny ekran. Ale na szczęście nie muszę kończyć. Nie muszę kończyć właśnie nagrywania, dlatego że sobie w takim wypadku... O właśnie, macie przez chwilę czarny ekran, moi drodzy, ale spokojnie, już włączam przeznaczenie. Właśnie to jest fajne dla mnie rozwiązanie, bo jak nawet się skraszuje gra, to możemy sobie wczytać, bo mieliśmy jakiś czas temu zapis. I... sobie wczytamy i gramy dalej. Więc widzicie, moi drodzy, jakieś rozwiązania na te crasha mam. Niestety od początku Jerkendaru, no już będzie teraz trzeci crash, który mnie tu złapał właśnie w tej chwili. Powtórzymy tutaj kwestię. Tutaj mamy wzmiankę o Angusie i Hanku na tej całej akcji z piratami. Właśnie Tom w tym uczestniczył, tylko że pewna osoba inna za tym stoi, za tymi zabójstwami piratów. No i na pewno ją spotkamy w obozie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, musimy powtórzyć tutaj chwilkę. Na szczęście dużo nie straciliśmy, bo mamy zapisy. Dlatego widzicie, warto często zapisywać, bo przez głupiego crasha czasami trzeba sporo powtarzać. Ja już taką przestrogę mam nieraz. Nie miałem nieraz, znaczy się. Ale mam nadzieję, że więcej crashów mi tutaj nie wyskoczy, Franco. W razie co mamy przygotowanie. Czy mogę wejść do obozu? Nie. Dobra. Wzmianka o złocie. Zapiszmy sobie. Opa, dobra. I przeważnie zostawiam sobie jeden taki główny zapis, na którym zapisuję pod koniec nagrywania albo przed nagrywaniem, dlatego żeby przykładowo jak mi coś pójdzie nie tak, to mogę sobie ten odcinek na nowo nagrać i nie ma problemu, nie? Dobra, tu jeszcze zostało nam trochę bagiennego ziela do zebrania. I tu właśnie mi raz skraszowało. Mam nadzieję, że tym razem mi nie skraszuje. Może dlatego, że tu jakiś teren się doczytuje albo coś, wiecie. Nie doczytało może jakiegoś przeciwnika albo coś i się po prostu wykraszowało brzydko, że tak to... dobra. Mamy Edgora. Pokona poprzedniego przywódcę i został przywódcą. Franco pytał mnie o te chłopie na... A mój nie... Wita... A co? O krwiopijcach. Pozyskiwanie, patrzcie, wydzieliny z żądła. Nauczymy się tego, bo mamy trochę wolnego, a to się przyda nam na pewno. O, myślę, że on chce mnie zabić. Na szczęście nie. Wyjął tylko miecz, bo on sobie trenuje. Ale spróbujmy go jeszcze okraść. I te efekty.
ziewnął sobie. No dobra, ale udało nam się okraść go. Pozbierajmy jeszcze tutaj roślinki. To jest taki mały zakamarek fajny. No i teraz będziemy sobie ogólnie musieli dostać się do tej całej fortecy, no, w której troszkę przeciwników jest. Ale jakoś sobie chyba poradzimy. Co my tu mamy? Jakiś zwój, jakieś tam strzałki. Jeszcze bryłka złota luzem. To jak widzicie, to chyba giennych trutni jest i węże błotne. Na razie spróbujmy załatwić te bagienne trutnie. Tu mamy węża błotnego. Tak się ten teren będziemy sobie oczyszczać na pewno. W najbliższych odcinkach. W najbliższym odcinku może nawet. Dobra, ładnie poszło. Tu słyszycie też znowu bagienne trutnie i gobliny słychać. No jak sami widzicie, jest tu mała ekipa Acapulco. Ekipa Acapulco. Zaraz spróbujemy coś załatwić wtedy z nimi. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Usiad. Nie bijcie. Ciągle to potrafi. O, shit, mamy questa. E, ty nowy, podejdź no. O co chodzi? Widzę, że dopiero tu przybył. Przyda mi się ktoś taki jak ty. Przynajmniej mam pewność, że nie pracujesz dla Franco. Nie pracuję. Słuchaj, no jeszcze to niedawno na bajnach nie rządził Franco, tylko Fletcher. Ten ze strażników z tej całej kolonii. Przybył tu wraz z Krukiem. Jeśli chcesz znać moje zdanie, sprawował się znacznie lepiej niż Franco. Mieliśmy sporo zabawy, organizowaliśmy z nim małe zakłady. Zakłady? Tak, co jakiś czas przyłazili tu nowi, którzy chcieli wejść do obozu. Według zarządzenia Torusa każdy, kto się tam dostać, musi pracować na bagnie i udowodnić swoją przydatność. Najlepszy Fletcher wypuszczał do obozu, gdy brakowało tam ludzi. Często jednak zdarzało się, że te żółte dziopy były pożerane przez bestie z bagien. Zakładaliście się, kogo pożrą bestie? Dobra, co nie, mogliśmy łatwo się wzbogacić. Tak przed przybyciem Franco przegrałem zakład i musiałem oddać swoją sakiewkę Fletcherowi. Nie miałem okazji się zrewanżować i odzyskać pieniędzy, bo ten krzyżerczy Dan zabił Fletchera i przejął po nim pałeczkę. Rozumiem, że mam odzyskać twoje pieniądze. Tak, nie wiem tylko, co się z nimi stało. Po śmierci Fletchera to właśnie zaczyna się twoje zadanie. Wybadaj wśród chłopaków, gdzie są moje pieniądze, postaraj się mi je przynieść. No dobra, z kim powinien pomówić? Zacznij od Sancho, skubając porowie o wszystkim, co tu się dzieje. Dobra, przyjrzyj się tej sprawie. Popatrzcie, tam stół, jakie efekty fajne. A ty skąd się tu wziąłeś? Przypomniałem to z piratami, dołączyłem do szajki jeszcze w Korinis. Wiesz, wcześniej byłem wiśniakiem na farmie Lobarta, ale jakoś zbieranie rzepy mi nie podpasowało. Wolałem zaznać trochę przygód poza farą, no i zupełnie przypadkiem natknąłem się na Kruka i jego ludzi. Początkowo chcieli mnie zabić, ale udało mi się przemówić im do rozumu. Stanąłem po ich stronie i zostałem przyjęty. Aha. No dobra. Bagienny trutniu, gin. O, tym razem nie dostałem obrażeń. Czarny gobalin. Tutaj zabili nam niestety goblina wojownika, więc straciłem trochę expa, ale trudno. Patrzcie, tam chyba latają ogniste te świepice. O, miksturka szybkości, wow. A no właśnie, mamy mikstury szybkości, rzadko z nich korzystam, co? Znaczy się mikstury szybkości, te, szybkie śledzie. Musimy z nich zacząć trochę korzystać, ale mamy miksturę szybkości, to czemu nie? Bęk, dobra. No, bezimienny, nie buguj się ładnie, proszę cię. Kuferek, trochę skarbów. Tu jest wąż błotny, spróbujmy go jeszcze wywabić i zabić. No chodź panie. Spróbujemy go doprzeć tutaj, do tej ściany. Spróbujmy.
Wąż błotny, gin. Poczekajcie chwilę. Dobra, przepraszam was za tą tutaj krótką rozmowę, ale musiałem, a nie chciałem przerywać wam odcinka. Dobra, to też jak zaraz sobie skończymy ten odcinek, moi drodzy. Zbierzmy jeszcze sobie trochę roślin. Ogólnie przydałoby się przespać do rana. Obawiam się tylko tych cholernych krwiopijców tam po tej drugiej stronie. Ojejku. Nie wiem, spróbujmy. Aligator jeszcze tutaj potrzebny, cholera jasna. Ło, jakie to bydle jest szybkie. Dobra, mamy to. Tu ogólnie radziłbym się przebrać raczej w strój jakiś cięższy, bo tutaj jest trudniej. Dobra, moi drodzy, albo wiecie co, tu skończymy. Kurde, nie wiem sam, moi drodzy. Poczekajcie chwilę, bo pies. Takie to właśnie cyrki się, moi drodzy, dzieją u mnie, niestety. A to pies chce wejść, a to ktoś ode mnie coś chce. Do tego przeważnie się zamykam, żeby sobie tutaj na spokojnie móc nagrywać. Wiecie, że nikt nie wbije taki holo. Ale tak czy siak, no jest to trochę problematyczne dla mnie. Jakimś zwojem czy coś może bym lepiej zrobił? Dobra, ognisty krwiopijec jeden nie żyje, spróbujmy kolejnego pana wywabić. Ale to fajnie tak pokazuje, jakie efekty robią. Dobra, ognisty krwiopijec, ziele lecznicze. Dobra, moi drodzy, róbmy to szybko. Aktywacja teleportu. O, testy polne, tu jeszcze trochę z ziół. Resztę sobie wybijemy w kolejnym odcinku na spokojnie i zdobędziemy tą tabliczkę. A tym razem wróćmy tutaj do obozu magów wody, Merdarion. Kolejny teleport uruchomiony. I przyśpimy się jeszcze do południa, żeby wiecie, minął nam ten efekt wieczora. Do południa, pies tam jęczy niestety, zaraz będę musiał ogarnąć sytuację tutaj w chałupce. No i przepraszam was za takie rzeczy, ale no widzicie, no momentami tu nie mam jak nagrywać ogólnie. Zapiszmy tutaj. Nie wiecie, teleport działa jak najbardziej. Spróbujmy jeszcze może z jednego krzepica wywabić stąd. Coś się zbugowało z kuszą. Jak sami wiecie, no ognisty krwiopijca bardzo dużo zabiera mi. Bo jest jakaś ulepszona wersja. Dobra. Tam jeszcze zwykły krwiopijca. Tam są bagienne szczury dalej. Ale dobra, moi drodzy, tak jak mówię, to już sobie na spokojnie zrobimy w kolejnym odcinku. Zapisujemy sobie. Ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i hej, do kolejnego odcineczka. I przepraszam, że takie krótkie, ale czasami no musicie wierzyć to, że będą 30-minutowe albo około coś tego 30 minut. Przepraszam was, ale no, sami mieliście dzisiaj momenty, w którym słyszeliście, że
A to ktoś pukał, a to pies do pokoju chciał, a to pies chciał wyjść. No takie cyrki się niestety będą działy i to póki co tego się nie da pozbyć. Dziękuję za uwagę, więc trzymajcie się cieplutko i mam nadzieję, że wam takie coś nie przeszkadzam. Trzymajcie się i hej.